Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Surge. Jak widzicie, mam na sobie cały zestaw Goliata oraz nową broń. Konkretnie broń Pax, czyli broń bossa. Nagrałem odcinek, z nim walczyłem, ale niestety, jak na złość, dla odmiany nagrałem sobie audio, ale już nie wideo. Trudno się mówi, niestety. O, wie, czekaj, dinosaurze, muszę zobaczyć, co ja do niego mam. Głowy nie mam. Rękę mam. Nogę. To jest ręka. Nogę. Nogi nie mam. Korpus mam. Czyli głowa. Głowa i noga. Zobaczmy, jak to się u tego wylosowało. Akurat nóżka jest do wyjęcia. Dawaj. Nice. Dziękować. Mamy schemat na nóżkę. Bardzo ładnie, pięknie i zgrabnie. Jezu, mam cały czas wrażenie, że ta kamera się trochę za bardzo przesuwa, nie? Dlatego, że te animacje są bardzo podobne do siebie, niestety. To jest w ogóle ścieżka, którą odkryłem totalnie przypadkowo, jak kurde sobie zwiedzałem tutaj lokacje, nie? Co jeszcze, co jeszcze? Coś tu się jeszcze właśnie nie działo. O! Co schowane? Trochę złomu technologicznego. Okej. Okay. Nie? Dobra, co tu się zadziało poza nagraniem jeszcze? Tutaj części tylko do odznaczenia, schemat też do odznaczenia. Co ja takiego jeszcze zdobyłem poza nagraniem? Tutaj mam co? A to jest nazwą technologiczne, to nie wiem, komponenty. A właśnie, podbiłem sobie level rdzenia. Dzięki trochę, dzięki farmieniu, no i też dzięki złomowi z bossa, jaki dostałem, a dostałem go naprawdę sporo. No i mam 57 level rdzenia i, z tamtego pojemnika zdobyłem 2 nanordzenie. I to jest element stosowany w montażu broni i opancerzenia 5. generacji. Ja mam póki co generację wszędzie pierwszą, ale maksymalnie na razie mogę mieć tylko generację 4. Więc ciekawi mnie jedna rzecz. Ile nanordzeń jest potrzebnych na kolejne levele i czy mogę tego zgarniać więcej z podobnych miejscówek. W sensie, czy wiecie, czy ta miejscówka się jakby odnawia, no bo jeśli nie, no to pewnie to jest wybór między albo pełnym opancerzeniem, albo jedną bronią konkretną. Zobaczymy. Ale właśnie, tutaj mam uzbrojenie bossa. To jest broń montowana pojedynczo, jak zresztą mogliście zauważyć. Jak widzicie, jest bardzo podobna do tej. Jedyne co jest między tą a tamtą bronią gorsze, no to w przypadku tego plazmowykrywacza i niestabilnego widma jest mniejsze skalowanie się biegłości i pozyskiwanie energii. I okazało się, że skalowanie biegłości to jest totalnie coś innego niż sądziłem, bo ja myślałem, że to po prostu sprawia, że wiecie, skalowanie biegłości to jest im więcej ja biegłości zdobywam za pokonywanie wrogów. Otóż nie. Skalowanie biegłości, co w sumie aż sam się dziwię, że tego nie o tym nie pomyślałem, to jest po prostu skalowanie obrażeń względem biegłości z tej broni. Czyli jak mam teraz obrażenia 55 na tej broni i biegłość 10 bądź chyba 11, no to w tym momencie po prostu, chyba nie wiem, czy to jest 10-krotnie większe obrażenia, trochę wątpię, no ale tak powiedzmy o 10 więcej może zadajemy, albo o 10% więcej, o, to byłoby nawet lepsze. Tutaj z tego, jak przywróciliśmy zasilanie, się okazało, że mogę wrócić do tego typa, co tam się dobijał, do tego, co się dobijał przez drzwi, no i tam był kolejny ziomek nosorożec, właśnie z tą ciężką bronią. To jest taki po prostu jebitny młotek, nie?
O właśnie, czekaj, tutaj oznacz jako ulubione, bo to się też dowiedziałem, że mogę między ulubionymi zmieniać sobie broń. Tylko teraz pytanie, jak? Aha, okej, czyli tak działa w lewo. Więc zmiana między dwoma broniami. No dobra, zostańmy przy tym. Zaklikam jest na to. A no tak, kurde, ponieważ sobie wyciągnąłem ten. Wyciągnąłem tego. Te leczenie. Za energię. Ale powinienem chyba do tego wrócić. A i uwaga, jeszcze dość jedna intrygująca rzecz a propos walki z tym bossem. Otóż okazało się, że mogę go przewrócić. Podczas nawalania go zdjąłem mu pancerz z nóg i kiedy się uniósł i zacząłem go walić w drugą nogę, no to się po prostu przewrócił i dzięki temu byłem w stanie go bić tak samo, jakbym go po prostu przegrzał. Także to jest intrygujące. Przy okazji sprawdziłem sobie też fandom. A propos tego, myślałem, że to jest, że będzie jakoś oskryptowane, czy nie? To nie, to nie jest oskryptowana rzecz. To jest rzecz, którą można normalnie zrobić w trakcie gry, w trakcie walki z tym bossem. Ale okazało się, że gdybym pokonał tego bossa, uwaga, bez otrzymania obrażeń od jego ostrzału rakietowego, to dostałbym tę samą broń, tylko lepszą. Tylko no w tym przypadku to jest akurat broń niewiele lepsza, bo z tego co widziałem po statystykach, to jest tylko 5 obrażeń więcej. Więc znaczy nie jest coś mega takiego zajebistego, no ale to wiem, może akurat warto byłoby to mieć. Nie dowiem się niestety, bo nie jestem w stanie, znaczy dobra, w teorii jestem w stanie całego save'a w ogóle sobie zrobić nowego i to przejść, ale niekoniecznie chcę to robić. Tak więc... Next stop, Central Production B. Personnel arrival. Przechodzimy do kolejnej lokacji. To jest co? Centrala produkcyjna B. A to jest skąd myśmy przyjechali tutaj? You already know that Creo is not just another company. Our founder Jonah Gutenberg has a vision of a better world. We've all seen what has happened during our lifetime. This is not the future we were promised. Jonah saw the world deteriorate before his eyes. It was not just the social economic problems, the divide between the haves and the have-nots. No, it was bigger. Crops were failing, sea levels rising, droughts, floods, storms. Rejestracja dronów? Co my tu mamy? Connection failure. Rerouting. Manual link established. Welcome to main production. Worker number. Database error. Let me show you around. Now, how may I help you? Let me show you around. Seems you've got a screw loose somewhere. Thanks for your concern. Error. No loose screws found. Chyba nie zrozumiał sarkazmu. Right. So, where is everybody? Unable to initiate link to CreoNet. No data available. Fabulous. Then where's operations? Information unavailable. Time to get to work. Let me terms of use and license agreement. How may I be of service? Provided by Creo. I'd like to help. I'd like to help. I'd like to. Please hold the line. Ej, czy on to właśnie przeciążył? Pozyskano drona pomocniczego. Z pomocą swojego drona możesz wykonywać unikalne manewry bojowe. Szukaj nowych modułów dzięki... Kurde. Miotacz związek skoncentrowany. Twój dron wystrzeliwuje w stronę wroga wniosek energii, zadając wielkie obrażenia. Zdolności możesz skorzystać również przy braku energii, lecz zadaje wówczas minimalne obrażenia. A, i pod Y mam dronika, okej.
Fajnie, fajnie. Proszę, czyli kolejna opcja, kiedy mam coś innego do wykorzystania. I proszę, mamy tutaj drona. Atak dystansowy. 18 energii zużywa na taki swój normalny strzał. Czyli mamy taki, powiedzmy, po prostu, mamy takiego ziomka, który po prostu, wiecie, może nam zwabić typiarza tak pojedynczo z grupki, nie? Dobra, mamy windę. Co mam cisnąć, żeby jechała? Co jedzie? Dobra. O, daleko nie pojechała. Jeszcze dla personelu. Spoko. O, na start coś mamy. Obwód drona wersja trzecia. Nowy implant. A propos drona, mamy kolejnego. Potem jest pewnie... O, proszę bardzo. No, intrygujące. Przecież wiadomo. Tak jak powiedziała gra, lepiej strzelać tym dronem, kiedy ma się wystarczająco energii. Welcome. This unit is currently running on emergency power. Services are limited at the moment. We apologize for any inconvenience. Okej, a co jest tutaj? Magazyn materiałów. O, coś się dzieje. Kurde, jakaś maszynka tu zjechała. Kurde. This unit is not fully functional. No dobra, mamy przynajmniej... O! Nieczynna stacja montażowa. Stanowisko medyczne. Dobra, tutaj mamy... Tak, oj, zobaczmy właśnie ten moduł drona. Co to daje? 4 zużycia rdzenia zwiększa damage drona o 50%. Fajna rzecz. Idealność plus tutaj mam, spadek energii, więcej energii, przywrócenie zdrowia. Tutaj... Czekaj, przywraca się podczas... przez wykańczających. Aha! O Jezus, ja myślałem, że... Kurde, bo to też zgarnąłem właśnie z któregoś tego nosorożca chyba. Albo tam jak się do tego skrótu. Ja kurde myślałem, że to jest ten... Że to jest buff do przywracania zdrowia, a nie, że to jest pasywka, która mi odzna... Czyli mam po prostu pasywkę z Sekiro, tak naprawdę. Zabij wroga, odzyskaj zdrowie. Spoko. To zużycie energii minus 10%, to się przydaje. Tutaj spadek. Spowalnia utratę. Tutaj podczas czasów wykańczających, aktywowanie drona i implantu. Okay, to jest zajebiste akurat. Przywrócone zdrowie z użyciem finisherów. Tutaj... Kurde, to jest dobra rzecz, dlatego wolę tego nie wywalać, nie? Ale... Co ja tu mam jeszcze? Mam to... Ale szczerze? To jest lepsze niż ten... regenerator osoczowy. Co mi po tym, że mogę... Nie wiem... 3 razy tego użyć na ten... Skoro to mi chujowo przywraca zdrowie. Więc dobra, zniszczmy to. I czy mogę tego drona tu gdzieś wpakować? No, tego estusika nie chcę wywalać. Okablowanie. To się przyda. Zwiększenie zdrowia. Jakbym to wywalił na drona, to mam równe 100 zdrowia. Nie, ja to chcę sobie zostawić. Maksymalny poziom energii. Dobra, to mam na razie tylko plus 12. A dobra, energii na razie aż tak jakoś mega dużo nie potrzebuję, więc to mogę dać sobie tutaj. Będzie spoko. Exosuit. Exosuit też dostajemy lepsze levele za pokonywanie jakichś bossów, tylko że uwaga, z tego co widziałem, to... Bo była lista bossów, nie? W poradniku. I jeden exosuit dostaniemy w tej chyba lokacji z fabułą, tylko nie wiem czy za bossa, czy przed bossem, coś takiego. A drugi exosuit ochronny, który użyje mi przejście przez te drzwi, które były tam pod ziemią zablokowane w poprzedniej lokacji, dostanę po zabiciu przedostatniego bossa w grze. I co najgorsze, muszę go jeszcze zabić w specjalny sposób, bo inaczej nie dostanę tego exosuitu.
Także nie powiem, jestem trochę wkurwiony na taką informację. Mnożnik premii zdecydowanego złomu. Aha, dobra, bo się tak, bo odpocząłem. No ale dobra, akurat nie. Ni ziemi, nie grzeje. Zobaczmy. 400, 200, 900 i 600. Dobra, zużyjmy. Ojen, tak pojedynczo. Tyle dobrego, że to szybko leci. Chyba jest już wystarczająco. Tak mi się wydaje. Jeszcze brakuje. Jeszcze brakuje 800. Dobra. Dobra, czy mam na równe 800? Nie, ale możemy użyć jednego takiego, no i błędu. Jak za mało złomu. Mam 18 tysięcy... No dobra, to chyba... Chyba, żem coś kurde przeoczył. Proszę bardzo, 58 level rdzenia. I ładne 73 sztuki złomu zostają przy mnie. Jak najmniejsze straty. No, zajebiście, że znieczyna. Jak mam to naprawić w takim razie? Terminal tymczasowo zablokowany. Dobra, czyli to ma po prostu na razie... Take care. Ognisko, powiedzmy, nic więcej. Dobra, rozwiedzamy. Start, przeciążenie rdzenia. Okej, fuks. Jeszcze mnie trafił. Dobra. Wnosimy i to była... Tak jest, główka nosorożca. Dobra. Aha, dobra i co? I teraz pewnie... Sektor jest aktywny, czyli to jest pewnie teraz dostępne, tak? Wszystko. Welcome, Warren. Hello. Ja? Anyone there? Are you receiving? Please contact me if you can. Jeśli stąd, to słyszę. She said I should get to the executive level, that it's safe there. Security forces have it locked down, but it's the getting there that's the problem. She said things will soon be under control, and they've asked for external aid. It tells you how serious things have gotten if they've called for outside help. But you know what? It's fine. If they've got everything under control, I'm just gonna sit here and wait for them. It's terrifying enough listening to the noises, let alone being out there. I'm safe here. She said I should get to the executive level, that it's safe there. Security forces have it locked down, but it's the getting... Stacja montażowa. O, nice. Przestał to odtwarzać. Świetnie. Okej, nóżki. Nie mam złomu, ale mógłbym to zrobić. Ej, patrzcie, prawie mnie stać, kurde, na wałek, na drugą, na, może na wałek, prawie mnie stać na drugą generację tej nogi. Dobra, łepetyna wymaga też więcej złomu. Ale dobra, bo w sumie to jest wszystko, czego mi brakuje, czyli... dobra, w zaokrągleniu 990 razy 2, 1800, 1960. Okej, okay, około 2600. Zobaczmy, czy mam tyle z tych części. Już 900. Things will soon be under control. Dobra, i widzę, że niestety, ale deponowany złom się nie przenosi pomiędzy tymi stanowiskami. Trochę szkoda, no ale trudno się mówi. Dobra. Jedną nóżkę. Drugą nóżkę. Łepetynę. I mamy pełny zestaw w takim razie. Zaś mi się popierdoliło. To jest to nagranie do oznaczenia. I tutaj zestaw anioła zwiększa szybkość ataku, pozyskiwanie energii i wpływ wszystkich narzędzi kryptonimu. No właśnie, tylko teraz jedyny kryptonim, jaki mam, to jest ten kryptonim
montowany, który jest gorszy od tej broni, więc wolałbym ją sobie chyba zmienić. Więc zobaczmy, co daje mi tutaj obrażenia. Pancerzu minus 4%, tutaj minus 8% i bez pancerza plus 8. Okej, nie wiem jak to rozumieć. Dobra, zużycie energii z drona jest lepsze w przypadku Goliata, no ale no, jak będę miał coś fajniejszego, no to wtedy sobie to z chęcią zainstaluję. Tutaj mamy jedno ramię, drugie ramię. Tutaj mamy jedną nóżkę, tutaj mamy drugą nóżkę. I mamy cały zestaw. W ogóle zauważyłem, że jest chyba tylko jeden achieve za skompletowanie kompletu armora. Taki po prostu. I jeden za komplet i za aniołka. Bo na przykład dostałem za komplet rysia, dostałem achieve'a. Ale już na przykład za komplet tego. Już za komplet na przykład aniołka też dostałem, ale na Zoroszta teraz nie dostałem. Więc to jest ciekawe. Zobaczmy. Wyposażenie... I kompletne? Jak nie kompletne? Czego mi tu jeszcze brakuje? A, korpusa nie założyłem. Dobra. No ale dobra, no tak, dalej jest ten sam wniosek. I co jest teraz? Nosząc wszystkie części pancerza nosorożec przy jednoczesnym korzystaniu z implantów ponoszących obrażenia od broni, zyskujesz zwiększony impet. Czy to jakieś mega mi potrzebne? Nie jestem pewny. Przecież nie mam takich implantów w ogóle jeszcze, więc... A, dobra. Dla odmiany pobiegajmy przy silnego tego anioła, to pewnie tak jeszcze nie chcę mieć na drodze. Nie? Dobra, mam tam jakieś nagranie. Tutaj coś do interakcji. Kolejna winda. Brak połączenia. Okej, czyli to jest pewnie skrót tutaj na górę. Skoro nie mogę tego stąd stegować. O, właśnie, właśnie. Odcięcie? Nie, kurde! Patrzcie, zmasowany atak w tę rękę i nie dostał w ogóle tego. Nie dostałem opcji, żeby mu odciąć łapę. Wiesz, że niektórych modułów drona wymagana jest energia. Zajebiście, ale o co teraz chodzi tak konkretnie? Jest jeden ziombel. Nie ma kolegi? Tam ma kolegę. Chodź, bumbelku. Dobra, prawe ramię albo lewe ramię. Nie będzie prawe. Może z tym się uda. Lepiej. Dawaj. Ej, no znowu? To co, ja go muszę tak prawie do zera obić tego nosorożca, żeby coś z tymi, kurde... O, dzień dobry. Ej! No użyłem Estusa! Czy tam leczenia, no kurwa mać! Be careful out there. Baniak to chyba za każdym razem da się, kurde, odciąć. Bez większych trudności. Pusto. Ale muszę o tym pamiętać w razie czego, nie? Nawet z tego bym wolał częściej korzystać niż z... niż z właśnie... do leczenia. Wartość. Teraz się udało odciąć po rękę i pyk, proszę bardzo, może być troszkę.
leczyć. Tylko właśnie to leczenie jest bardzo słabe niestety. Jest ten duży minus. Dobra, leczmy się jeszcze tak. Ktoś na mnie agro złapał wcześniej? No tam się ktoś obudził. Lewe ramię, głowa, prawe ramię. Chodź tu kolego. Ciekaw jestem ile, jak wygląda atak drona, jak kurde naładuje tę energię. Jest coś do przetestowania. Aha. Okej. Dobra. Fuck. Raz. Dobra. Dobra, okej. Okay. Na szczęście da się po samej animacji rozpoznać, czy wejdzie kurde ten. Czy wejdzie nam te... Co, nie umie się wysłowić, no. Czy wejdzie to odcięcie, czy nie? O. O, proszę bardzo. Tutaj co? Opancerzenie egzoszkieletu i procesor rdzeniowy na drugiej generacji. Proszę bardzo. Tutaj... Przeciążenie. A, tutaj pewnie zaś będą te nanorodzenie, czy coś takiego. O, leci. Doleciał skubany. Cyk, cymbał. Dobra. Kurde, nie chcę zużywać tych wstrzykiwanych, nie? Bo kurde, one są naprawdę są fajne. Pod względem tego, ile one życia przywracają, ale jednocześnie są, no... wkurzające pod tym względem, jak szybko się nie da się ich pozbyć, nie? Kurde, serio! Brak energii. No i chłop, właśnie nie żyje. Dobra, jeszcze podlecę za tą pozostałą energię. Słuchaj, to jest tak, jak się potrafi tą energię mieć na bardzo wysokim poziomie cały czas, no to można właśnie tylko z tego leczenia korzystać. Dobra, tak w dronie. Kurde, chyba akurat impet zadziałał. W sensie wiecie, w sensie wytręciłem go z równowagi, nie? Okej, okay, cztery głowy nosorożca już mam. Mam cztery implanty. O! Co chodzi? Don't believe it. Hey, you! Over here! Please, my rig's out of juice. I'm a fucking statue here. Can't move a thing. Can you power it up? Jumpstart me? Jak? Nie wejdę tam do ciebie niestety. Just a jump start, man. Dronem? Ej, nie gadaj, że jak chcę podładować coś dronem, to czy przeciążyć, to muszę mieć energię na to. Zobaczmy. Aktywacja drona w momencie, gdy nie skupiasz uwagi na żadnym przeciwniku, powoduje naładowanie jego bieżącego modułu. Jeśli masz wystarczającą ilość energii, aktywacja naładowanego modułu drona oznaczona symbolem piorunka, czy tam prądu, nie pochłania energii. Okej, okay, czyli jest to jakiś sposób na przekonwertowanie tej energii, już gotowy atak, nie? Tylko tu już jest, wyczerpałem wstrzyknięcia. A czemu te wstrzyknięcia na przykład nie regenerują, jak zabijam wrogów, albo nie mogę ich zabrać, nie? Dobra, czyli jednak niestety nie mogę tego typa na odległość dronem podładować, czyli ja tam muszę po prostu podejść. Czy to jest działko? Oj tak, to wygląda jak działko. I to definitywnie nie jest działko. Śmietać ognia chociaż przynajmniej. Dobra, idę.
dobrze! Już trzymałem przycisk! Już, widać może, doskakuję do niego! Ale nie! On magicznie był pierwszy! Jak mnie takie coś wkurwia! Aha, zajebiście, to nie było zabicie typa. Znaczy zwróć, to było zabicie typa, ale to nie było ten. Nie uciął mu łapy. No to naprawdę, wyjebane w chuj. Podnośnik nie działa, czyli albo... Ja pierdolę, jebana energia! Dobra. Ja czaję, że są różne souls-like'i. Ja czaję, że można zrobić różne gry. Ale mnie to naprawdę zaczyna wkurwiać. Have a nice day, Warren. Głównie przez to, że nie ma tu pierdolonej, aktywnej parady. No bo powiedzcie mi, dlaczego ktoś, kto robi grę Souls, daje mechanizm bloku, ale nie można sparować ataku wroga? Jak go mogę zablokować? Jak mam energię? Zero. I jak mi zejdzie, to tak sobie figierdą. To jest wszystko, co ja robię, nie? Nic więcej, nic mniej. Ja nie wyrobię, kurwa, przy tym. Wow. Kurwa, wow. Dobra, lecimy jakąś nową broń, chyba ten kostium, to bym sobie jeszcze zdobył. A proszę, jednak nie muszę mieć tylko... O, a nie, dobra, tak, tak, tak. Dobra, nie muszę mieć opancerzonej kończyny, żeby ją ten... Żeby ją... Ha, Jezu, i to jest do tego typa dojście. Nie wierzę. Dobra, wracając. Nie muszę mieć tego. Nie muszę mieć... Nie muszę odcinać tylko nieopancerzonej kończyny, ale... Mogę tylko i wyłącznie... No kurde, akurat prawego ramienia nie ma, no jak na złość. Strzel. Przyciągnę go tu do mnie. A pewnie! Przyjdź tu z kolegą! Dlaczego by nie? Dobra, nie, jebać to. Kończę ten materiał. Ja potrzebuję teraz ochłonąć. Jak jeszcze jedna taka durna śmierć się trafi, to mnie kurwa chuj strzeli. Specjalnie walę w typa, żeby tylko jeden przyszedł, a jeszcze i tak przyszedł kurwa z kolegą.
No la mało, kurwa. Dobra. Akcent trochę gorzki, no ale trudno. Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w The Surge, w którym, mam nadzieję, sprogresuje trochę więcej niż 20 metrów tej lokacji. No plus zagadamy sobie tam z ziomkiem, nie? Ale mówię, to dopiero w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!